Akcja jest tego typu, że Ewie odwaliło na punkcie przystrajania chaty. Ogólnie przystrajanie chaty trwa już od tygodnia, ale to ja myślałem, że już jest koniec, ale to dzisiaj się dopiero zacznie. Zbieramy się, chłopie, idziemy wysłać paczki. Zobacz, ja mam paczek ile. No, zobaczcie, tam widać z tyłu, że już na krzesłach jest gwiazdorowe kolory i czapki na krzesłach, ale Ewa mówi dzisiaj do mnie rano, że dopiero dzisiaj będziemy przystrajać chatę, także no... Macie ochotę to zobaczyć, zostańcie z nami, bo ja akurat nie mam ochoty tego widzieć, ale muszę to robić. Także zostańcie z nami. Zostańcie z nami, wiesz, i poszło. I ja zostaję sam teraz. Ale co, jak kamerę miałeś na siebie, ja nawet nie mogę nic na nie widziałam, ej. W piżamie jeszcze jest? No ja w piżamie jest. No i co z tego? I przychodzisz taka zadowolona do kamerki w piżamie? Co ty powiedziałeś? Ty nagrywasz? W piżamie? Ty nie wiesz, co się dzieje tu teraz? Ja to zostawię. Nie. Przynajmniej coś udało mi się tutaj ugrać na jej niekorzyść. Także zostańcie z nami. Lecimy dalej, zobaczymy, co się wydarzy. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Dlaczego znowu siedzisz w telefonie? Co? Dlaczego siedzisz znowu w telefonie? Dzisiaj jest bardzo ważny dzień. Trzeba zacząć, mamy parę rzeczy, a są dwie torby, które trzeba przejrzeć, czy można je, czy te lampki działają. Ale zobacz, ile jest już... Nic nie ma. Wszystko jest niedziałające, baterie nieposprawdzane, to jest, zobacz, ja wam pokażę co on robi. Siedzi tylko z telefonem. Normalnie, sobie patrzę w telefon. Nie, prosiłam cię, co mamy zrobić, trzymaj tego kija. To jest straszne po prostu, co się dzieje teraz w tym momencie. Chcę zobaczyć. No dobra. Ty nie będziesz siedział. Wykonawczym. Ty będziesz siedział? Wykonawczym, tylko jak będę musiał to... Gdzie powiesimy to? Ja nie będę tego rozplątywała. To było na oknie u Franka rok temu. Co to, Mara? Ja nie będę tego rozplątywał, dziewczyno. Ja co też ty, nie. Kur... Jestem od rozplątywania. Zobacz. No, ale on nie będzie tego chciał, bo on teraz ma inne zajawki. Jest starszy. I on jak to zobaczy, chociaż może. Powiesimy u niego. Nie musimy tego wieszać u niego. A gdzie? Co tam jest następne? To są jakieś lampki. A skąd? Jeszcze nie otwarte. Chyba znowu coś kupiłam. No na 100% kurwa. Gdzie są lampki na balkon? To też są na choinkę. Lampki na balkon powinny być zwinięte normalnie jako luźno. Na luźno. Merry Christmas. Świąteczny szaleńca, część druga. To jest ten. Będziemy przystrajać, przystroimy futryny. Ale to na choinkę. Bo to nie, choinka jest różowo-biała w tym roku. Trzeba kupić nowe? Wszystko jest już kupione. Aha, na choinkę to będzie a inny. A to ładnie powiesimy. Na choinkę będzie inny odcinek, bo trzeba już kupić. Zrobimy te bombery. A to ty zrobisz, bo ty jesteś taką duszą artystyczną, zawsze mówiłeś. No ale nie w tych tematach. To jest szmata pod choinkę, tak? Tak. Tak, to jest szmata pod choinkę, nie wiem po co. Okej, okay. Ale... żeby ładnie wyglądało. Chociaż ta szmata pod choinkę... Bez sensu, bo nie posprzątasz. Bo nie posprzątasz. Bo iglaków, czy jak to no, tam... Igiel. Chyba zrobimy to jak usłyszymy. To było na drzwiach, ale to można gdzieś indziej powiesić, zamiast tą do góry. No zobaczymy, okay. Co będzie wieszać. No. To jest też na choinkę. No, na samą górę, jako szpic, nic, jak to tam się nazywa. Nic nie działa, nie? To baterie trzeba wymienić. Czy będziesz w tym roku robił szopkę? Bo zawsze co roku kleisz jakąś szopkę. Nie, dzieci już nie są takie małe. Robiłem szopkę. Szopkę robił na jeje. Znaczy to nie ma się tu śmiać? Jak znajdę zdjęcie, to wam słuchajcie, tu. To wam tu wkleję zdjęcie. Ja właśnie powiem, je widać. Jeśli je znalazłem, to właśnie to zdjęcie tu widać. Ja wam powiem, że pan Salamon w tym roku, w zeszłym roku, chyba były ostatnio bardzo poplątane. Zobacz, co na gazetę. Zobacz, co jest. Wydaje mi się, że 2 lata temu ja rozbierałam choinkę, po prostu rozebrałam i włożyłam wszystko do folii. I w tamtym roku chyba sam stwierdził, że to ogarnę. Słuchajcie, te lampki idą tutaj. Słuchajcie, te lampki idą tutaj na balkon dookoła. A te? Za chwilę pewnie będzie mi nagrywać, jak będę to robił. Co tam jeszcze masz ciekawego? Mam też lampki. Także te lampki zaraz będę działał. Jest ogólnie straszna pizgawa. Już biegnie, ona po całym domu biega, ja nie rozumiem tego. A gdzie jest ten pudełko? Jeszcze tu są. Chyba na wszystkie na choinkę nie pójdę. Wszystkie na choinkę nie pójdą, bo jeszcze... A to nowe jakieś znowu. Kuchni trzeba jeszcze przyczepić. Kolejne nowe jakieś. Zaraz będziemy sprawdzać w ogóle, czy one działają.
bo kupiłam i nie wiem, czy działają. Dobra, to stawiam już tu te lampki, zaraz nie powieszę. Dobra, słuchaj, to idziemy na balkon. No zawieszaj, tu masz taką minę. No zawieszam, no. Jaką minę? Normalną mam minę. Dalej. Trzymaj to. Czemu? To masz to trzymać. I ja będę teraz odwrócony plecami i nie będzie nic nagrywać. Sara, bo zawsze mnie zdenerwuje, nie? Chciałaś pokazać, jak to robię, nie? Czy nie? Dobrze, że mamy ten mamy taki bambusowy ten. Ale ładnie, żebyś nie był ten. Dobra, nie denerwuj. Nie połamał tego. Nie denerwuj mnie. Te trytytki ogólnie powiem ci, że one też puszczają. Nie puszczają. Też mogłeś przejrzeć, nie? Jak puszczają, to zmieniam. No ale to obecnie nic nie zmieniasz. Za dobrze, że ty zmieniasz. Ja zmieniam bardzo wiele. Baterie trzeba też pozmieniać jeszcze. Kraty mi padły. No delikatnie, czemu tak hardkorowo? Co ty mówisz teraz? Zobacz, co jest na dole. Co jest na dole? Nie, ogólnie... Proszę o uśmiech i proszę... Znaczy, pójdę. Pójdę stąd i się skończy babci stranie po prostu. Pójdę. Elo, zaraz stąd pójdę. Dlaczego? Nie, jest wcale miłe zajęcie. Ja ze świąt to lubię tylko jeść. Nie, bo to jak usiądziesz, to sam no, wieczorem ty... usiądziesz, herbatkę i powiesz, jednak miło. No jednak miło, bo jak się zapali, to fajnie. Bo nie trzeba palić światła dużego. I mniej prądu zużywa. Przesuń się. Czemu? Aha, ja miałam to trzymać, nie tak? Nie tego przesuwać. Robimy to wspólnie. Boże. Robimy... A co mam przesunąć? Ciężka opcja jest z tobą, naprawdę ciężka. Dlaczego? Ja opieram cię zawsze, jestem z tobą. Piszcie w komentarzach, panowie, jak to oglądacie, piszcie w komentarzach, czy macie takie same akcje, nie? Jest czy zimno. Po prostu minus olewacie 5. To i z przyjemnością to robicie, czy macie po prostu takie akcje, jak ale ja. Wystawiłam betynki na mróz. Pranie się betynki. Robi. Betynki. Betynki. Co to, się co to są masz. Betynki? Ale to jest ta. Czekaj. Idźmy. Mam trzymać? Ja mogę trzymać cały czas. A kręcisz gdzieś tam, to ciebie kręci. Ciebie kręcę, ty jesteś drugi. Delikatnie. Czemu jesteś taki brutalny? No po co sapiesz w ogóle? Po co jesteś tu? Trzymam, pomagam trzymać. Trzymającą jestem. Szukającą, jak w Harry Potterze. Tak zrobiłem, że nie wiem, czy starczy. No widzisz? Żeś na bombą, raz. Nie wiem, jak to wtedy było, wiesz? Najważniejsze, żeby ludzie z zewnątrz widzieli. Że najważniejsze, nie? Żeby ludzie widzieli. Cały czas się przesuwam, cały czas pomagam. Współpraca, o. Ja rozwijam jak kłębek wełny. Ktoś tu zepsuł. No, to też zepsułeś. Albo mogło to się zepsuć, jak się wstawiało suszarkę na pranie. A to też na pewno ty jak prałeś. Na pewno ja, tak. To ja. Ja uważam zawsze. Czekaj, tu trochę było, tam trochę było luźniej. To tu zrobimy ciaśniej? Nie, tu zrobimy luźniej, odwrotnie w sensie. Aha. Chociaż... Na luźno nie jest źle. Nie, żeby więcej światła tu od środka było trochę, nie? Aha, żebyśmy nie musieli zapalać dużego światła w pokoju. Wiecie, o co chodzi, tu trzeba, wiesz. Zajebiście świeci ogólnie. Bardzo, pokażemy wam, jak to świeci wieczorami. Kto by to pomyślał, że to na balkon... Oj, kto by to pomyślał, w 83 czegoś takiego nie było, ci młode to nie było na świecie. Ale ty się tak zachowujesz, wymyślają na balkon. Bo jest czas na odpoczynek i... Nie ma czasu na odpoczynek, trzeba odpoczywać bardzo aktywnie, a nie położyć się i leżeć. I ryć banie telefonem. Nie wiem, co mam wziąć. Tu jest, zobacz ile tu jest jeszcze tego, chłopie. To ogarnąłem dobrze. Jesteś taki przystojny dzisiaj, naprawdę. Zajebiste. Jak nigdy. Prawda? No. Ta bluza tak chyba czarna. Ładnie ci w czarnym, wiesz? Takim zajebistym typem. Teraz musimy co teraz zrobić? Tu też może, zobacz, tu. O, no bo tak było zawsze. Aha, daj tak to. Było zawsze. To ja już się wycofuję do domu, żeby wam pokazać, jak to było zawsze. O, cyk pyk. Sama, to jest naprawdę złota rączka. No, złota rączka, że wiesz. A pierwszy będzie leżał pod kocykiem i patrzył na balkon. Po co? Żeby się będziesz ten, jarał tym. Jedno mamy zrobione. Słuchajcie, balkon już jest. Musimy sprawdzić za chwilę, czy działa to w ogóle. Zamknij to. I włącz. Zobaczymy, czy w ogóle tam jest przedłużacz. Też taka jest. Przecież, że jest. Jak ma nie być? Tam jest ten? Tam jest jakaś farba stoi, a ta farba to stoi już pół roku. Coś miałeś malować? No, coś tu miałem zrobić. Będę robił niebawem. Kiedy? Kiedyś będę robił. Tu potrzebny jest przedłużacz. Nie ma przedłużacza, Radek. Trzeba wziąć stąd. Tu jest przedłużacz. Nic nie musisz wyciągać i sapać. Wyciągnij. Po prostu masakra. To jest masakra. Trzeba powiedzieć, ale co to da? Ale skąd ty chcesz ten przedłużacz? W sensie, tam chcesz go przyczepić, żeby to działał? Przecież zawsze był przed. Gdzie jest teraz przedłużacz? Co? Czemu tam jest tyle rzeczy nawalonych? Po co te szmaty tam są? O! Świeci, zobaczcie. Zaraz wam pokażę. O, mrugają. Nie mrugają. Mogą. Ale działają. Dobra, lecimy z następnym jak najszybciej, żeby to ogarnąć. Proszę bardzo, ale co ty teraz robisz? Co wiem. Zobacz, co tu się dzieje. Zjeść nie można normalnie? Nie o tej porze, Radek. No który pomysł? Przerwa będzie za 30. Przerwa dopiero jak to zrobimy. Ja jeszcze też nic nie jadłam. Co za 30? Jak to zrobimy? Chciałam powiedzieć, że przerwa za 30 minut, ale w 30 minut... Mnie nie interesuje, że ty nie jesz. Dalej, które następne? Te?
No, ręka w kieszeni, nie? No typowa pani prezes. Panowie, nie żeńcie się. Małżeństwo jest bardzo sympatyczną sprawą. Ja nie wiem, jak ty to zrobisz, żeby tam wejść. Gdzie? Do góry, żebyś czasem nie miał takiego pomysłu, żeby wejść. A muszą być takie te przyczepki. To trzeba splątać najpierw. No co ty, przecież wyłącz na razie tą kamerę, przecież to muszę rozplątać. To będzie trwało 20 minut. Nie rozplątam tego. Pokaż, jaki jesteś szczęśliwy. Nie jestem w ogóle dzisiaj szczęśliwy. No to odpada, co ty chcesz, co? Szrot to jest. To trzeba iść do sklepu kupić nowe. Nie, bardzo proszę bardzo. Od 5 minut jeszcze raz. Oj, weź mnie na razie. To jest w ogóle nie do rozplątania. To przyczepia taśmę na to. Masakra jakaś po prostu. Jak się teraz czujesz? Kurzu jest pełno. Idź w tym cholerę z takimi rzeczami. Boże. Rób. Tu już gwiazdki, słuchajcie. Gwiazdki podpadały. O. Ewa rozplątuje, a wy subskrybujcie ten kanał, ziomale. Łapka w górę. Moi drodzy widzowie, jestem mistrzem, udało mi się rozplątać. To jest na rzadki taki, nie? Zaraz mnie okrzyczy, że nie umiem się obsługiwać kamery. Nie umiesz. O, jedzie! To będzie mu ten, przeszkadzać monitor, który jest od komputera. Ale to jest za monitorem ma być, a nie przed. To powinno być. Ta żabka powinna być nie tu. Aha, bo tu jest jeszcze jedna. I ta żabka. Co z mnie tu nagrywasz? Weź teraz pokaż, jak będzie już całe. A ta żabka powinna być tu. Ja się nie pisałem na takie akcje. Po prostu nie. No nie! Jest! Ręce jak bolą, ej. Człowiek na budowie nie pracuje, to nie wie, jak to jest. Nie rozplątałaś dobrze. Okej, okay, dobra, to jednak nie. Ręce jak bolą tu. Zaraz. Kto się cieszy? Jak siłownia. Dobrze. Z czego się cieszysz? Tam jest troszeczkę poplątane, nie? No to sobie przestawiasz później. Bo ja nie mam ochoty już przestawiać, zawieszam i mnie nie ma. Twój poplątane, kurde. Nie stawaj na biurko, bo się rozwali tak jak... Bo ono się wygięło się w pół. Ja tylko nogę postawię. Nie sta... No to sobie zawieszaj sama. Pęknie jak ostatnio. Kiedyś no, stanął na biurko bardzo. I pękło. Normalnie się zużyło jak... Tak, popatrz. Jak... pudełko po zapałkach. Wystarczy już tej sceny chyba, co? Po długim czasie zmagań, po kilku rozwalonych częściach, zrobiłem to. Nie widać teraz, że świeci, ale mniej więcej widać, że jest powieszone. Mam już tego dość. A to dopiero początek. Nastał super czas. Mam chwilę przerwy od tego szajsu, bo Ewa musi zrobić obiad. Oczywiście pomagam jej. Jestem z nią duchem. Jest tam. Ciśnie ziemniaki w tym. Ciśnie mieli ziemniaki na placki ziemniaczane. Słuchajcie, możecie pisać w komentarzach, czy jesteście team, tak jak Ewa powiedziała, czy jesteście team tarka, czy team... Jak to się nazywa? Co? Jak to się nazywa? Placki ziemniaczane. Nie, to co robisz? Maszynka do mielenia. No ja wiem, że to jest maszynka do mielenia, ale to czynność teraz. Co? Ta czynność. Czy jesteście team tarka, czy jesteście team mielenie ziemniaków, pyrów przez maszynkę? Także ja mam chwilę przerwy. Bardzo się cieszę. W ogóle żałuję, że nie mam tyle samo wzrostu co Ewa, bo byśmy byli wtedy równi i nie musiałbym ja wszystkiego wieszać do góry. A tak jak ja mam 2 metry ponad, to ja się muszę wszystkim tyrać, nie? Słuchajcie, czas na kawkę. Za chwilę mnie pewnie znowu styra. Także widzimy się za chwilę przy kolejnej czynności. Słuchajcie, moi drodzy widzowie, z tym ustrajaniem była gruba akcja. Nie skończyliśmy wszystkiego robić, ponieważ pewne sytuacje wyniknęły, które spowodowały bardzo ogromną taką wręcz ta sytuacja, która wyniknęła, sprawiła, że człowiek był taki wyciszony i spokojniejszy. No była cisza, uszy odpoczęły, no było cicho, tak? Po prostu trzeba się ogarnąć. Po prostu wszyscy mieli tego dość. Także zaczynamy teraz. Jest już niedużo, wiadomo, 1000 m2 dom to jest momentalnie, trzeba przystroić, więc nie zostało tego dużo. Parę torebeczek jeszcze jest, tam troszeczkę futryny Radek zrobi, bo ja nie będę brała stołka, ryczki, żeby podnosić ręce, także myślę, że możemy zacząć. Tu jest tak nisko, że możesz sama robić. No proszę, rozplątujemy. Zaplątujemy. Zaplątujemy? Tak nisko. Ale to ja i tak potrzebuję ryczkę, chłopie. Ja mam krótkie ręce. Co to jest ryczka? Nie wiesz, co to jest ryczka? Kto wie, co to jest ryczka, pisze w komentarzu. Ryczka, ej. Krzesło. Ryczka, nie. Krzesło to krzesło, ryczka to ryczka, chłopie. Co? Tylko wiesz co? Z jakiego czasu te słowa używasz? No, z 82. Kto wie, co to ryczka, to napisze. Słuchajcie, ja nie wiem, wiesz, tylko, że o co chodzi.
że to jest chyba będzie... Czekaj. Ciśnij, ciśnij. Chyba będę musiał przejąć inicjatywę. Spokojnie, spokojnie, bo tu dusza. Czy ja tu zapal ja na korytarzu? Jestem bardzo mało kreatywną, znaczy nie kreatywną, ale ja nie mam takiego zmysłu zbierania i takiego, wiesz, takiego, ja to tam po prostu rzucić i... Ja to jestem bardziej... Rzucić i ja nie to leży. Jestem bardziej takie stanowisko, że po prostu ja stoję i mówię, jak mam powiedzieć. O, jest to nawet ładnie to wygląda, zobacz, pokaż. No, to wygląda jak, ja nie wiem, jak teraz... No normalnie wygląda ładnie. No ale to muszą dojść. Jak dojdą jeszcze akcje inne, no to będzie ładnie wyglądać. Co? Na razie jak inne akcje dojdą jeszcze do tego. No i co? Nie ma drugiego małego gwoździka. Teraz jest swoim zadaniem prawdziwy mężczyzna dajesz gwoździk i mały ten, mały młotek. A gwoździki małe mamy? Wiesz, jeden? Może być jeden, daj. Kameruję już? Oczywiście. Musiałam pokazać twoje gadżety. Proszę, słuchajcie, jest teraz, równouprawnienie, teraz, także teraz. Ja po prostu czekaj. Oddałem akcję. Czekaj. No jest równo mniej więcej. Nie, no ale co, widziałeś jak ogarnęłam? Widziałeś to? Widziałem, no ale pukaj. Tu by się przydały te... To jest takie malutkie, uważaj na palce. Ała. No mówiłem. By się przydały sztuczne. No też mówiłem. Delikatnie. Dobra, jest już delikatnie, spokojnie. No, ale trochę więcej teraz, go wbij. Teraz, no to będzie bombeczka plastikowa wisiała. Trochę więcej go wbij. Dobrze jest. Dobra, bombeczka jest, tak? Teraz musisz przynieść gwiazdeczkę. Skąd? No ja nie mogę tam wisieć, niestety musi być sztuczna gwiazdeczka powieszona. Jaka? Sztuczna gwiazdeczka, no ja nie mogę tam zawisnąć, bo ja... No ty nie możesz, aha. No jest gwiazdeczka przyniesiona. No ale to przecież ja to mogę powiesić. Chłop nie przyniósł ryczki. Jest równouprawnienie, powiedziałeś. No, no jest. No nie ogarniesz. No co ma to? Ogarnęła to. Ale patrz, ja mam jeszcze tutaj specjalną taką ładną. Możemy to przywiesić. Tu też jest jakiś ten. No czekaj. No tu jest. Będzie tak. O. Ale później będę przechodził tu, nie? No i tak tu nie wchodzisz. Siedzisz tylko w swojej jamie. O, jamie mi się. A jakbyśmy na przykład tu... Ja mam jeszcze tych łańcuchów, zobacz, taki. O, jeszcze on takie. Już pełno tych łańcuchów. A może byśmy tu jeszcze przyczepili do kuchni? No ale to trzeba dobić gwoździ. Dobić gwoździ. No ale do kuchni to ja nie chcę, żeby było. A, nie chcę, żeby było. No ja co chwilę wchodzę. A tu? Znaczy jak chcesz to zrób. Ale ja wiem gdzie. Ale można to... zrobić w kuchni. Ale nie, wiesz co jest teraz taką opcją? No ale tutaj na przykład można zrobić. Jedno. Aha. A nie tu, tylko tu. Nie wiszące. Daj no. Tu te gwoździki. Słuchajcie, mamy to. Gwoździki weszły jak kociapkę. Co ty? Męcz się męcz, dalej. Teksty takie, a zobacz, a nie wiem co to ryczka. O, jaki mam. Wiem co to ryczka, to jest to... Nie mów! Może ktoś nie wie, się dowie z komentarzy. No właśnie. Sam powiedziałeś, że to jest... O, subskrybujcie kanał i wpisujcie co to jest ryczka. Ostatnio nie było zagadki, to teraz była zagadka. Jest zagadka. Dlatego tak oglądajcie jest. Nasze filmy, bo tu naprawdę można się wiele dowiedzieć, bo to tak troszeczkę bardziej taki też edukacyjny, taki wracamy... Bawi i uczy. Bawi i uczy. Czasem też szokuje i degeneruje, ale to nieważne. Degenerujesz, tak? No, no nie, to proszę. Ja nie wiem jak działa YouTube, wiesz, może wyłapuje tego typu słowa, wiesz, tego typu, więc... Kto tego wie, typu, więc. Kto wie, kto to jest. A ja do niego, wiesz, tego typu. Leci, matka. Ale niby taka niska jesteś, ale wysoka. Gdzie tak? Nie rozwieszaj tego, tak? Ja nie wejdę tam. Patrz, i tu już popełniłaś błąd. Czekaj. Delikatnie. Czekaj. Raz powiesi, później coś. Masakra z tymi kobietami. Masakra to jest z tobą. No. Bombeczki jak też. Jak to wygląda teraz tu? Ale tu możemy bombeczki. Masakra w chuje. Co? Czemu masakra jesteś? W tej chacie jest. Dlaczego? Ale to nie będzie widać. To by musiały być też niebieskie. Tak, niebieski. Tak, dobra, biega. Ale on myśli. To jest po prostu przegięcie. No poszło. A skąd ja to mam w ogóle? No, kupiliśmy rok temu gdzieś w jakimś śmiesznym sklepie za 1 euro. Usta mi spierzchniały. Powieszone. Przenosimy się do kuchni. Tylko, że tu jest teraz taka misja. Jaka? Że jak ja mam to powiesić na tym... Na tej... Na... W sensie? Na oknie. No też być jakieś... Tu też nic nie ma.
Gwoździki? Przecież nie będę w okno gwoździć. Nie, ja nie mówię o oknie. Jakoś, może jakaś taśma? Taśma na oknie też jest, nie jest za bardzo pomysłem dobrym. To włączysz później dopiero. Nie, bo chcę zobaczyć, jak to tam zrobić, żeby... Czy świeci? Bo tutaj były rok temu normalnie na dole, tylko takie malutkie i to wystarczyło, a nie jakieś takie dwumetrowe. Gdzie to jak na oknie chcesz to? Normalnie. Nie, no bo takie malutkie były rok temu. No, baterie. Ale teraz jest lampek, jest dosyć lampy. Więcej jest lampek, nie w tym roku. Dłuższy kabel tu jest niż tych lampek, ej. No jajaj, nie. Trochę tego jest, nie? Co, ja mogę to zawiesić naokoło tego. Aha, bo tu jest. To zostaw na dole po prostu. O, w ten sposób, a później może się jakoś przemyśli, jeszcze inaczej się to położy. Znaczy położy, w sensie zawiesi. Powinny bardziej wisieć może. To jest po prostu... No, tak śmiesznie trochę, wiesz? Tragedia. Ja bym tragedia, masakra. Co ja bym zrobiła tutaj? No to taśma odklei ci się od szyby. Nie, dobra taśma się nie odklei, ta duża. No ale to na choinkę ci już nie starczy tej. Tych lampek. Jakich lampek nas starczy mi na choinkę? Na choinkę! Musisz mieć odpowiednią długość lampek. Przecież z tego zrobię choinkę. Okej. Okay. Ja bym miała na myśli taką choinkę. Także nie jest źle. Od zewnątrz będzie bardzo ładnie, jak będzie ciemno, będzie bardzo ładnie wyglądać. No, tak. Jak będzie nie ciemno. Nie ma co się przejmować. Co tu robisz jeszcze? A tak rzucam. W następnym odcinku będziemy przybierać. Przybierać na wadze. Co będziemy robić w następnym odcinku? Myślę, że pojedziemy po choinkę. Dzisiaj jest plan, że pojedziemy na jarmark świąteczny. Zobaczyć, jakie są tam ceny w ogóle w Niemczech. W zeszłym roku było tragicznie, zobaczymy w tym roku, jak będzie. Także słuchajcie, świąteczne szaleństwo nadal trwa.